Do tej pory zawsze było tak, że to była wielka opozycja, tylko tacy ludzie jak ja wiedzieli, że to była agentura generała Kiszczaka. Cały Okrągły Stół było to przekazanie władzy od rządu do agentów rządu, do agentów generała Kiszczaka. To przypominam, że to generał Kiszczak osobiście i personalnie mianował, kto będzie siedział przy Okrągłym Stole, zapraszał do stołu, prawda? No nie mnie, tylko kogoś innego, prawda? I to była po prostu ich agentura. Kto się dziś powinien bać? Część już nie żyje. A z tych żyjących? Powiedziałem, praktycznie wszyscy. Ja rozmawiałem z generałem Kiszczakiem parokrotnie i on mówił wyraźnie, że istnieje lista agentów WSI, która jest zupełnie inna. Pan Wałęsa po spisaniu z listy agentów USB trafił na listę agentów WSI, zupełnie inna kategoria. Potem był zastrzeżony agentów, a na końcu było kilkanaście nazwisk, o których są tylko inpektory. Oni brali pieniądze, niczego nie podpisywali, byli to bardzo ważni agenci. Oni się nie mają czego bawić, bo generał Kiszczak już nie żyje. Trzecia RP zbudowana na szantażu? Ludzie mają pojęcie, jak to powstało, jak precyzyjnie był zmontowany Okrągły Stół, jak precyzyjnie było zmontowane w Sejmie tutaj przekazanie władzy. Na przykład było tak precyzyjnie zmontowane, że PZPR zapewniano, że PZPR plus SD plus PSL, to agentura przecież też, mają władzę, po czym agenci w PSL-u i SD dostali polecenie, żeby głosować z Solidarnością i PZPR zostało wyrolowane w ten sposób. To wszystko było wyreżyserowane od początku do końca. To był mistrz. Generał Kiszczak był po prostu mistrzem. Chapeau bas.